Piotr Wit jest w studiu, a Jan Bogatko jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Więc w Niemczech w zasadzie mógłbym jeszcze sny o potędze w tej chwili mieć przed sobą, bo jest dzień świąteczny, to jest 3 października, święto zjednoczenia Niemiec. Następca słynnego dnia z 17 czerwca, Dnia Jedności Niemiec, po prostu 3 października 1990 roku Niemcy połączyły się, to znaczy bogata ciocia z zachodu przejęła ubogą krewną ze wschodu i tak się zaczął proces jednoczenia Niemiec. Ja nawet sobie przypominam ten okres, bo jeździłem wtedy dość często po oczywiście zjednoczeniu, zaraz po runięciu muru berlińskiego w tamtą stronę. Byłem zresztą też w Berlinie w tym okresie. To było coś niesłychanego. To było nieprawdopodobne święto i z tego w zasadzie nic nie zostało, nie zostało, no bo w końcu rzeczywiście spełniły się słowa kanclerza Kohla o kwitnących krajobrazach i rzeczywiście, jeżeli jadę dzisiaj autostradą w Niemczech wschodnich w kierunku Bonn, powiedzmy, to dokładnie poznaję, gdzie się zaczyna zachodnia część Niemiec. Tam autostrada nie jest w tak dobrym stanie jak na wschodzie. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, no to oczywiście społeczeństwo wschodnio-niemieckie, elity, które odpłynęły w dużym stopniu na zachód zaraz po zjednoczeniu. Brakowało tu bardzo ludzi wykształconych. Ci szukali pracy gdzie indziej, chcieli skończyć z tym wschodnio-niemieckim swoim okresem. I tutaj zaczęło się tworzyć coraz większe bezrobocie. Zamykano zakłady pracy, wykupywano firmy, które rozsypywały się w gruzy. To wszystko znamy. Teraz ostatnio przejeżdżałem z mojego Zgorzelca w kierunku Świeradowa Zdroju po stronie czeskiej i widziałem ruiny fabryk w Harbaticach i taka piękna z końca XIX wieku willa, najprawdopodobniej właściciela fabryki, uległa gruszce, która niszczy jej mury i kończy się pewien rozdział. No ale to jest jeden temat. No, święto musiałem wspomnieć gwoli kronikarskiej dokładności, ale w zasadzie co innego mnie ostatnio zafascynowało, a mianowicie podróż dwóch panów po wielu miastach w Europie, po wielu miastach w Niemczech. Podróż zaczęła się w Berlinie, następnym etapem był Frankfurt, potem Monachium, Heidelberg, Bregencja, Innsbruck, Graz i w końcu Wiedeń. Oczywiście chodzi o podróż Gergielego i Wielińskiego. Obaj panowie pracują dla lewicowych mediów. Jeden na Węgrzech, drugi w Polsce. Ten na Węgrzech kiedyś był redaktorem naczelnym albo zastępcą redaktora naczelnego Nepsze Waciak, takiej komunistycznej gazety, która zjadła się sama pod koniec, ale oczywiście uważa się, że to Orban ją zniszczył. No oczywiście jest to punkt widzenia. W każdym razie obaj ci panowie znaleźli się teraz w Wiedniu w domu Alberta Schweitzera i opowiadali o tym, jaki straszny horror, jakie to są potworne rzeczy, które dzieją się na Węgrzech i w Polsce, jak cierpi na tym wolność prasy, wolność mediów, której tam w zasadzie już nie ma, no ale na szczęście jednak nikogo chyba z tego powodu jeszcze nie aresztowano za prowadzenie jakiejś nieprawdopodobnej propagandy. Austrię wybrano chyba dlatego, że istnieją obawy, panowie się bardzo obawiają, że FPÖ może również doprowadzić do tego, że będzie taka sama straszna sytuacja w Austrii, jak istnieje w Polsce i na Węgrzech, przy czym oczywiście muszę dodać gwoli ścisłości, że przedstawiciel Gazety Wyborczej uważa, że jednak w Polsce jest nieco lepiej niż na Węgrzech, no więc można by powiedzieć, że jest prowokatorem w ogóle twardego reżimu, jaki panuje zdaniem mediów niemieckich na Węgrzech czy w Polsce. W każdym razie, jeżeli chodzi o media niemieckie, już o tym mówiłem, wielokrotnie pisałem o tym,
Teraz będzie również, polecam Państwu, materiał, który się ukaże w Kurierze Wnet, a mianowicie pisze o mediach w pejzażu, krajobrazie mediów niemieckich i tylko jedno zdanie z tego przytoczę, co napisałem. To wspaniałe, że mogę siebie zacytować, no niesłychane, że między Alpami a Morzem Północnym, tudzież Werem, a Odrowiny są zazielonymi, opowiada się 42% dziennikarzy. Za SPD 24%. To już w sumie ile mamy? 66%. Kiedy mieszkałem w Kolonii, to krajową rozgłośnie WDR, Westdeutscher Rundfunk, znani z poczucia humoru Kolończycy, nazywali Westdeutscher Rotfunk, po polsku zachodnio-niemiecka czerwona rozgłośnia. Do tego wszystkiego, do 66%, musimy dodać jeszcze 7% dziennikarzy, którzy otwarcie popierają tutaj w Niemczech skrajną lewicę, komunistów, spadkobierców totalitarnej NRD-owskiej SED. Wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby 7% dziennikarzy niemieckich opowiadało się za następczynią NSDAP, na przykład za NPD. To przecież byłby nieprawdopodobny skandal. Tak, to jest niemiecki pejzaż medialny i to wcale nie dziwi w związku z tym, że pan Wieliński czy jego węgierski kolega przyjeżdżają do Niemiec, do Austrii, wygłaszają swoje tezy na temat tego, jak wygląda krajobraz medialny w Polsce. Bardzo często, czy na Węgrzech, bardzo często powołują się oni tutaj również na wyniki badań Reporterów bez Granic, którzy Polskę w swoim rankingu umieścili teraz na bardzo, bardzo dalekich miejscach, no bo skoro wszystkie media nie należą do Platformy Obywatelskiej, no to coś musi zagrażać temu państwu. Wolność prasy, wolność mediów w Polsce jest oczywiście poważnie zagrożona. O czym możemy się przekonać, słuchając Radia Wnet, a w Radiu Wnet Jana Bogatki, Piotra Wita, który chce coś powiedzieć. Dzień dobry, Janku. Witam cię bardzo serdecznie z Warszawy. Witam. Dziwisz się tej zmianie nastrojów i poglądów w Niemczech. Francuzi mają na ten temat powiedzenie: codziennie rodzi się nowy jeleń, przy czym we Francji jeleń nazywa się gołąb. Ale to znaczy to samo. Codziennie rodzi się nowy jeleń, przychodzą nowe pokolenia, a pamięć wyborcy jest bardzo krótka, więc nawet ci starsi nie pamiętają tego, co było. Z oddalenia wszystko błękitnieje. A młodym można wmówić wszystko, co się chce, byle tylko mieć odpowiednie środki do tego. Oczywiście. Środki są, istnieją różnego rodzaju fundacje i różnego rodzaju sponsorzy. Na przykład dwaj panowie z szafą, którzy wybrali się w podróż między Berlinem a Wiedniem przez całe Niemcy, są gośćmi wiedeńskiego tygodnika Falta. Ten tygodnik Falta sam w sobie to jest coś bardzo dziwnego, bo on ma bardzo niski nakład, 40 tysięcy czy coś takiego egzemplarzy. Czyta go bardzo określona klientela, ale jest bardzo mocny finansowo. Należy raczej przypuszczać, że nie są tam zamieszczane ogłoszenia jakichś wielkich firm, które to sponsorują, tylko pieniądze przychodzą innymi kanałami. We Francji, o ile sobie pamiętam, przypominam, bo swego czasu, nie wiem czy dalej wychodzi, była gazeta L'Humanité, w której można było zawsze obejrzeć ogłoszenia sowieckich firm, które tam wychodzi trup L'Humanité, tak. I to oczywiście na tej podobnej zasadzie musi chyba to wszystko przebiegać. My wiemy o tym, że jesteśmy świadkami rewolucji, wojny światopoglądowej, wojny kultur, która w tej chwili przelewa się ten front, zwłaszcza brutalnie przez Polskę. I oczywiście to wymaga mobilizacji. Z tym, że ta strona, która prowadzi tę rewolucję kulturową, sprawia wrażenie, że jest lepiej, sprawniej finansowana i lepiej
sprawnie organizowana. Bardzo serdecznie dziękuję i już zapowiadam, bo takie jest przynajmniej moje marzenie, żeby kiedyś w Radiu Wnet była audycja, w której występują jednocześnie Jan Bogatko i Piotr Witt. Jest to rozmowa między Paryżem a Zgorzelcem. Jeżeli osiągniemy taką sprawność techniczną, to taką audycję i panowie się zgodzą, to taką audycję będziemy mogli z wielką przyjemnością posłuchać rozmowy dwóch panów redaktorów, którzy nie dość, że się znają, to do tego wszystkiego się lubią. Prawda? A tak, naturalnie. No tak, naturalnie. No to teraz jest godzina 8:55.